Słuchacie wiadomości Radia Elka. Suknie, garnitury, dodatki, fryzjer, a nawet załatwienie sali weselnej. Wszystko w jednym miejscu. Właśnie taka jest idea drugich leszczyńskich targów ślubnych, które w weekend organizowane są w hali Trapez. Wszyscy planujący w najbliższym czasie zmianę stanu cywilnego znajdą tam kompleksową i atrakcyjną finansową ofertę, przekonuje rzecznik gali Patrycja Wachońska. Na imprezie targowej wystawcy na pewno dla odwiedzających te targi będą mieli przygotowane i rabaty, i promocje, i różne bonusy, także warto nas odwiedzić. Załatwią wszystko na targach, począwszy od sali weselnej, może być to sala restauracyjna, może być to sala pałacowa, naprawdę bardzo duży wybór sal weselnych będzie na targach, poprzez obrączki, suknie, garnitury, fryzury, no wszystko to, co jest potrzebne, żeby przygotować przyjęcie ślubno-weselne. Dodatkowo będą także i firmy, które oferują usługi niestandardowe przy okazji wesel, no między innymi na przykład pokazy barmańskie, pokazy pirotechniczne, firma z prezentami ślubnymi, to jest taka dziedzina, która powoli też w naszym kraju się rozwija, także na pewno będzie sporo do wyboru. Wystawom towarzyszyć będą też dodatkowe atrakcje. Jednego dnia będą to między innymi rozmowy ze specjalistami w studio targowym, ze specjalistami od ślubów. Będzie to na pewno prawnik, będzie to na pewno urzędnik stanu cywilnego, a także psycholog. W niedzielę na odwiedzających będzie czekać między innymi fantastyczny pokaz sukien ślubnych, także warto pojawić się i jednego, i drugiego dnia w Trapezie. Ekspozycja targowa czynna będzie w sobotę i w niedzielę od 10 do 18. Podczas targów zorganizowana zostanie zbiórka pieniędzy i aukcje na rzecz poszkodowanej w pożarze Asi Konkol ze Święciechowy. Radio Elka.